Kuchnia to była jedyna izba w całej chałupie. A cała chałupa to była siń, izba i kumora. Do izby z dworu wchodziło się przez siń, a z izby wchodziło się do kumory. W kuchni oprócz tego zagotowało się jedzenie, piekło chleb, to tam cała rodzina żyła. A muszę wam powiedzieć, że rodziny w tamtych czasach były liczne. Czasami było po 10 dzieci, a nawet więcej. Tam się dzieci rodziły, tam chorzy leżeli i umierali. W tej izbie gospodynie robiły na krosnach, przedły kądziel na kołowrotku, albo wełnę na wrzeciunku. Tam się darło pióra z przetaka. Tam toczyło się całe życie rodzinne i towarzyskie, że tak powiem. Z mebli to był kredens, ale nie w każdej chałupie był taki mebel. Ława pod oknem, druga ława przy piecu i ta przy piecu służyła nie ino do siedzenia, ale i do spania dla dzieci. Bo w izbie zmieściły się jeszcze ino dwa łóżka, a domowników było wiela. Przy piecu zawdy stoła kolebka z dzieckiem, bo dawni dzieci rodziły się często. Jest takie powiedzenie. Co rok to prorok. Pod oknem zawdy stoł stół z krzesłami. Na stole stoła pasyjka i dwie osóbki z Matką Boską i bukiet ze sztucznych kwiatków zrobiony z karbowanej bibuły. Nad stołem wisiał pająk ze sztucznych kwiatków i słumy. A u powały wisiała jeszcze lampa naftowa, a ściany całe chałupy obwieszone były świętymi obrazami. Z mebli był jeszcze drewniany kufer na odświętne ubrania. Bołachy na co dzień to wieszczało się na grzędzie pomiędzy belkami u powały. Pod ławą, pod łóżkami wolały się trepy. Trepy to są takie kurpie o drewnianych spodach, bo buty od święta chowane były w kufrze. Czasami zachodzę w głowę, jak w jednej izbie pomieściło się tyloch na ludzi. Dzisiaj trudno to pojąć. Niby takie wiejskie kuchnie można oglądać w skansenach, ale te na pokos są takie czyściutkie, takie wyglancowane. W nich nikt nie żyje na co dzień. A te, co ją opisuję, były takie czyściutkie parę razy do roku. No może na wiosnę po bieliniu, albo jak ksiądz chodził po kolędzie. A na co dzień było trochę inaczej. Parę lat temu pokazałam mojej wnuczce izbę, kaj urodził się mój dziadek, a później mój tata. Wtedy Ola mnie pyta: babciu, a gdzie tu była toaleta? Toaleta, kochanie, była w wychłodku za stodołą. Nie pojena, bo dzisiaj młodzi nie wiedzą, jak żyli ich pradziadkowie czy prapradziadkowie. To my, babcie czy dziadkowie, musimy im to opowiadać, nawet jak teraz nie bardzo chcą słuchać. A kiedyś to pojmią i będą nam za to wdzięczni.